Cześć, tu Magda z naszej podróży edu.pl. W tym odcinku zabieramy Was do Moszczenicka Draga na Półwyspie Istria. Zostańcie z nami do końca. Moszczenicka Draga to mała rybacka osada położona około 15 km na południe od miejscowości Opatija. Jest ona także połączona z Opatiją nadmorską promenadą nazwaną Lungomare. Moszczenicka Draga znajduje się nad małą zatoczką wciśniętą w zbocza masywu Ućka. Cechą charakterystyczną tej miejscowości jest jej łagodny śródziemnomorski klimat i około 2 km żwirkowej plaży. Co ciekawe, Moszczenicka Draga określana jest mianem chorwackiego Portofino. Niektóre źródła podają, że w XV wieku miejscowość ta powstała jako port dla oddalonych o 2,5 km Moszczenic. Sercem Moszczenickiej Dragi jest plac położony w pobliżu małej przystani. Centrum charakteryzuje się typową śródziemnomorską zabudową z wąskimi uliczkami, stromymi schodkami, średniowiecznymi kamienicami, które wielokrotnie były modernizowane. W Moszczenickiej Dradze warto zobaczyć m.in. kościoły świętego Andrzeja i świętego Bartłomieja, toś, starodawną trasę do Oliwek, która wciąż jest w użyciu, strażnicę, budynek niegdyś pełniący funkcję ratusza, targu i miejsca zgromadzeń. Naszym zdaniem największą atrakcją Moszczenickiej Dragi jest jej plaża.
Moszczyńska Draga może pochwalić się najpiękniejszą plażą na całej Rywierze. Charakteryzuje się ona białym żwirkiem, płytką wodą i plażą schodzącą delikatnie do morza. Jest to idealne miejsce do odpoczynku dla rodzin z dziećmi i osób nieumiejących pływać. Na południowym krańcu plaży znajduje się osłonięta plaża dla naturystów.
Do Moszczynickiej Dragi wracamy za każdym razem, jak tylko jesteśmy w Opatii, Rijece czy na Półwyspie Istria. Jest to miejsce, które przyciąga i do którego zawsze warto wrócić, chociażby na spacer lub na kawę. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeżeli odcinek się podobał, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Prosimy również o łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam także do oglądania naszego kolejnego vloga już niebawem na naszym kanale. Cześć!